Zjednoczonej Hali Gazal, hodowli państwa Brodzików, wszedł Akwedukt w barwach Damisu, też zwycięzca jednego wyścigu, i wszedł także Arman pod Piotrem Krowickim, jeden z koni Adama Wyżyka. No i któż poprowadzi? Na razie nie ma specjalnie chętnych. Akwedukt pójdzie na prowadzenie. Akwedukt poszedł na front. Próbuje gonić go drugi koń ze stajni, czyli cała stajnia Damis nalopuje na froncie wyścigu. Drugi Magnezio. Na trzeciej pozycji pierwszy z koni Janowskich to jest chyba Bobra, dalej za Bobrą Alabama, za Alabamą uplasował się Arman, za Armanem galopuje Wiosenna Roza i stawkę zamyka Ali Gazal. Przez niektórych faworyzowany jest prowadzony na razie za stawką przez Piotra Piątkowskiego. Taki układ wyścigu sprzyja mu w momencie, kiedy tam jest bardzo szybko i na prostej konie zaczną słabnąć. Ale to się oczywiście okaże. Według mnie tempo jest takie nie najgorsze. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów dystansu, a więc sporo. Stawka zgrupowana, ciągle ostatni jest Ali Gazal, przedostatnia galopuje Wiosenna Roza, a prowadzi cały czas Akwedukt. Akwedukt, siwy Akwedukt, jeden ze koni z Damisu. Na drugiej pozycji przy wewnętrznej to jest kasztanowaty Magnezio. Od pola galopuje Arman pod Krowickim. Dalej dwa konie janowskie, dwie klacze janowskie i stawkę zamykają Wiosenna Roza przy wewnętrznej pod Pawłem Gluzą. I tam z tyłu jest zupełnie galopujący Ali Gazal za stawką. Ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Tam jeden z janowskich koni dostał bata, żeby pobudzić go do szybszego galopu. Na razie jednak ciągle Akwedukt. Akwedukt, blisko niego przy wewnętrznej czai się Magnezio, od pola Arman. W takiej kolejności wyjdą na ostatnią prostą. I upróbuje uciekać Akwedukt. Do niego zbliża się w ręku galopujący Magnezio. Polem rozpoczyna finisz Ali Gazal. Pół prostej konie finiszują ławą, ciągle jeszcze tutaj wydaje mi się Akwedukt ma szansę, atakuje go Magnezio, od pola kilka koni, no już zupełnie osłabła, tam przy wewnętrznej ostatnia jest Wiosenna Roza, a tutaj walczy Magnezio, Magnezio od pola ruszyła Bobra, jeszcze dalej Ali Gazal. Jeszcze do celownika jest 150 metrów, Ali Gazal galopuje doskonale tutaj od pola, ale czy da radę? No, Magnezio się broni, za chwilę celownik. Wydaje mi się, że wygrał Ali Gazal przed Magnezio, a więc para faworytów. Chociaż to było ciężko, musiał dostać w bata